kraj, w którym brak pokoju. Kroczę tam, gdzie mam luz i mogę zaznać pokoju. Choć niewiele lat żyję, to były bardzo burzliwe. Te pioruny przeszłości uczą mnie, jak żyć właściwie. I choć dobrze wiem, co tu jest dobre, a co złe, często gubię się, tak żyjąc tutaj z dnia na dzień. Witamy w Polsce, w kraju, w którym wszystko jest na opak. Musisz mieć dobrą strategię, by tutaj przetrwać, chłopak. Tutaj wszystkie czyny są objęte paragrafem, a żeby coś załatwić, musisz dać komuś w łapę. Ale tu jest Polska i tutaj się tak żyje. Jak sobie nie radzisz, często topisz smutki, pijesz. Ale to jest nasz kraj, to tu się urodziłeś, właśnie tu się wychowałeś. Pewnie tutaj zginiesz i wyjeżdżasz stąd, ale zawsze tutaj wracasz, bo sentyment silniejszy jest niż zagraniczna płaca. Witamy w Polsce, w kraju, gdzie szybko zachodzi słońce. W kraju, gdzie rząd chce tylko liczyć pieniądze. Ale to nasz kraj, możemy to naprawić. Nie dajmy się zakręcić, nie dajmy się omamić. Witamy w Polsce, w kraju, gdzie szybko zachodzi słońce. W kraju, gdzie rząd chce tylko liczyć pieniądze. Ale to nasz kraj, możemy to naprawić. Nie dajmy się zakręcić, nie dajmy się omamić. Jestem Polakiem z krwi i kości i nie wstydzę się tego. Lecz niestety nasze władze mają przerośnięte ego. Brak tu pracy, a co za tym idzie, brak pieniędzy. Społeczność polskich wsi bardzo często żyje w nędzy. Politycy mówią, że żyje się coraz lepiej, ale mało kto chce tu naprawdę dobrze dla ciebie. Powiedz, czy ta sytuacja cię satysfakcjonuje? Chyba nie, bo do władzy dochodzą tu same. Sam wiesz kto, w naszym kraju walczy o stołki. Ktoś mógłby przeprowadzić tu diametralne porządki. I trudno stwierdzić, czy to na poważnie, czy się bawią. Z tego co słyszę, wszyscy mijają się z prawdą. Brak tu sprawiedliwości i gdzie jest ta kultura? Wszyscy mają wypasione wille, a w budżecie dziura. Nie uważasz, że to już jest lekka bzdura? Jak zarabiają hajs, siedząc tylko w swoich biurach. Witamy w Polsce, w kraju, gdzie szybko zachodzi słońce. W kraju, gdzie rząd chce tylko liczyć pieniądze. Ale to nasz kraj, możemy to naprawić. Nie dajmy się zakręcić, nie dajmy się omamić. Witamy w Polsce, w kraju, gdzie szybko zachodzi słońce. W kraju, gdzie rząd chce tylko liczyć pieniądze. Ale to nasz kraj, możemy to naprawić. Nie dajmy się zakręcić, nie dajmy się omamić. Mało tego, tu ciągle kwitnie korupcja. Przez to sytuacja w kraju wydaje się jeszcze głupsza. Ci wszyscy poszukiwani kryją się po dziuplach, ale nie ma z nich pieniędzy, więc rząd sobie odpuszcza. Niewinne dzieciaki często trafiają za kraty. Czasem wychodząc, nie trafisz szybko do chaty. Bardzo bym chciał zobaczyć na mównicy tych prawdziwych. Może ktoś kiedyś okaże się tutaj uczciwy. Miało być dobrze, miała być druga Irlandia. Ale jak na razie na skandalu kreuje się skandal. Wypłacają niskie renty, a ZUS ma pałace. Za dużo, żeby umrzeć, za mało, by żyć inaczej. Emeryt, żyjący tydzień byłby ideałem, mimo że ciężko pracował swoje życie całe. Polska demokracja, korupcja, syfizmowa. Rap moją alternatywą, by w tym głównie nie zwariować. Witamy w Polsce, w kraju, gdzie szybko zachodzi słońce. W kraju, gdzie rząd chce tylko liczyć pieniądze. Ale to nasz kraj, możemy to naprawić. Nie dajmy się zakręcić, nie dajmy się omamić. Witamy w Polsce, w kraju, gdzie szybko zachodzi słońce. W kraju, gdzie rząd chce tylko liczyć pieniądze. Ale to nasz kraj, możemy to naprawić. Nie dajmy się zakręcić, nie dajmy się omamić.